I ponownie jesteśmy z Państwem. Teraz pora na naszej antenie podsumować sobie gdzieś te wszystkie afery, z którymi mamy do czynienia, czyli afera z zarobkami NBP, afera dzikowa tak zwana, ale również podsumować sobie wizytę wicepremiera Włoch Matteo Salviniego w Polsce i to wszystko, co wokół tego wydarzenia również się pojawiło. No, a o tym wszystkim porozmawiamy z politologami, którzy w naszym studiu się znaleźli. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, dr Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od afery NBP. Afery, która zaczęła rozgrzewać opinię publiczną kilka dni temu za sprawą publikacji, gdzie usłyszeliśmy o tym, że jedna z pań dyrektorek zarabia około 65 tysięcy złotych miesięcznie. Nadal dokładnie nie wiemy, ile ta pani zarabia, czy panie zarabiają też, bo już kolejni pracownicy się pojawiają w tym kontekście. Z jednej strony mamy wyjście naprzeciw tego problemu ze strony obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli ustawa o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Z drugiej strony mamy zachowanie cały czas pewnej tajemnicy przez Narodowy Bank Polski. No i dość kontrowersyjne konferencje, między innymi jedna z udziałem prezesa Glapińskiego. Jak panowie, pan doktor tutaj odbiera całe zamieszanie z zarobkami w NBP? No, ta sprawa jest dosyć taka i prosta, i skomplikowana, ale prosta jest dlatego, że jednak oczywiście te zarobki powinny być w jakiejś mierze jawne i tutaj NBP ujawnił średnie, prawda? Dlatego, że z kolei inne przepisy nie pozwalają dokładnie podawać zarobków osoby, o ile ona nie jest osobą publiczną, czyli nie składa oświadczenia majątkowego w rozumieniu innej z kolei ustawy. Więc to jest proste, ale z drugiej strony też no, skomplikowane jest w ogóle całe podejście do tego tematu tych zarobków. Oczywiście to są zarobki duże, znaczy to jest pytanie, czy ta gazeta napisała prawdę, skoro NBP mówi, że te zarobki są tam średnio inne. No, czy to jest etyczne, żeby prezes wynagradzał jeszcze dodatkowymi takimi funkcjami akurat ludzi na stanowiskach w PR-ze, skoro i tak już dobrze zarabiają, bo to są bardzo wysokie pensje. No, ale też po trzecie, to jest pytanie w ogóle, czy wolno w Polsce zarabiać, czy nie wolno zarabiać dużo. Znaczy, znając dzisiejszych rządzących, to za chwilę będziemy mieć ustawę, że wszyscy pracujący w sektorze publicznym na stanowiskach kierowniczych będą zarabiać 0 albo tam 500 zł, prawda? Bo to wszystko jest służba publiczna. No więc to też tutaj tych kilka aspektów musimy rozpatrywać. Ten kryzys nie został zbyt dobrze rozwiązany, bo trochę za późna reakcja. Reakcje prezesa są, powiedzmy szczerze, jak na osobę publiczną, która ma służyć społeczeństwu, no takie dosyć, powiedziałbym, obcesowe, tak? No, mówi dzisiaj to ugrupowanie, które rządzi, mówi o sędziach, że tak się zachowują, bo tak się zachowują, ale to samo robi prezes Glapiński. No więc oczekiwalibyśmy troszkę inaczej, innego rozwiązania chyba tego problemu. W moim przekonaniu możemy mówić nawet o pewnej katastrofie wizerunkowej, która być może niestety tutaj odbije się na notowaniach Prawa i Sprawiedliwości i takim wizerunku całej tej formacji, a przecież wybory nam tutaj nadchodzą i te majowe do Europarlamentu i również później jesienne do polskiego parlamentu. Pamiętajmy, że przecież to Prawo i Sprawiedliwość, ta partia szła z hasłem transparentności, czyli tak naprawdę, żeby było uczciwie, lepiej. A tutaj mamy szefa banku centralnego, który no jest apodyktyczny i sobie nie robi nic z tego wszystkiego, z wszystkich tych oskarżeń. A przecież jest z tego obozu. Zatem powinien jednak zostać pouczony przez być może prezesa, prawda? Z drugiej strony ma zagwarantowaną kadencję, jest strażnikiem niezależności banku. Ale niech się tak nie cieszy, bo pamiętamy, że przecież prezes Sądu Najwyższego też miała kadencję zagwarantowaną i inni sędziowie, prawda, i można było jednak tę sprawę ominąć w jakiś sposób. Co prawda skończyło się w TSUE, prawda, i wielką aferą, ale niech się tak nie cieszy. Natomiast pamiętajmy, że jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Poza tym, że etycznie, czy w imię sprawiedliwości, pewnej przejrzystości życia publicznego natychmiast powinien prezes ujawnić zarobki, to jeszcze mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej, która wyraźnie mówi, po przede wszystkim w 10 artykule ust. 2 pozwala na składanie wniosków o to, żeby pytać o
to, co na przykład płace prawdopodobnie, jakie są funkcjonariuszy publicznych, i skuteczny wniosek był złożony, bo w środę dziennikarze zapytali, można to uznać za skuteczny wniosek. Jest artykuł 5, ustęp 2 tej samej ustawy o dostępie informacji, który mówi również, że jak ktoś jest na funkcjach publicznych, pełni funkcje publiczne, to niestety, ale musi mówić, co robi. No chyba, że jest to prywatny przedsiębiorca. Ale NBP też funkcjonuje trochę na innych zasadach. Nie, a dlaczego, skoro z pana, czy moich, czy podatników ciężko zarobionych pieniędzy, ja mam się rozliczać z urzędem skarbowym, prawda, co zrobiłem, jaką darowiznę dostałem, komu zapłaciłem, prawda, koledze zajęto 1 000 000 złotych na poczet tego, że ktoś VAT-u nie zapłacił, choć on jest Bogu ducha winny i w karuzeli VAT-owskiej, to dlaczego tu są jakieś inne reguły, gdzie ktoś jest świętą krową? To powinno być jawne dla dobra Prawa i Sprawiedliwości. Po co brnie pan prezes Glapiński, prawda, w taki obstrukcjonizm i trzymanie się tego wszystkiego, a już dwie osoby, pani Sukiennik i Martyna i Wojciechowska, prawda, są jakoś tam podejrzane, a wielkie zarobki, i po prostu nie powie, jeśli prawdę mówi, że to jest nieprawdziwa informacja. Ja uważam, że dla życia, dla dobra życia i atmosfery lepszej powinien powiedzieć. Zgadza się pan doktor z taką tezą? Tylko, że no, wydaje się, że nie może dzisiaj, bo jakby te panie dyrektor akurat nie są osobami publicznymi, tylko są urzędnikami publicznymi, ale nie są osobami publicznymi, więc jakby trzeba, właśnie tutaj trzeba zmiany. Wiem, że tutaj NBP zdecydowanie, znaczy NBP tak zrobiło zasadach. Troszkę tak, no, rzeczywiście na innych zasadach, ale też może było to troszkę inaczej zrobić, znaczy powinien prezes wystąpić na tej konferencji, mogła sama pani dyrektor powiedzieć, co jest prawdą, co nieprawdą, to jest takie trochę chowanie się, więc takie chowanie się zawsze powoduje wrażenie, że coś tam jest nie tak. A być może nie jest nie tak, a może jest nie tak, nie wiadomo, prawda, te zarobki są wysokie dla wszystkich, dla nas na przykład pracowników uczelni, to zdecydowanie są, prawda, wysokie, też byśmy chcieli tak zarabiać, zdecydowanie, ale jakby no, rzeczywiście ta jawność no zawsze prowadzi do dobrych skutków, no wiadomo, że tyle się zarabia na tym stanowisku i koniec, nie ma wątpliwości, nie ma. Ale to też ta kultura polityczna taka się wykształciła, na przykład jeżeli chodzi o NBP, no w całej Rzeczpospolitej Trzeciej, prawda, bo tam zawsze wysokie były zarobki, fajnie było pracować w NBP zawsze, bo tam najwyższe spośród urzędników publicznych to są zarobki właśnie na Narodowym Banku Polskim, może i słusznie, to jest taka może czasami zwieńczenie kariery. To też nie było tak, jak teraz media ujawniają przecież, że ta pani nagle skądś tam przyszła, tylko przecież ona pracowała w NBP wiele lat, tak, jeszcze od czasów prezesa Skrzypka i gdzieś tam pewnie w różnych departamentach, no więc trudno. Ale profesor Noga powiedział, kiedy był w Radzie Polityki Pieniężnej, zarabiał, zaczął chyba od 19 000, skończył na 20, nie wiem, 3-4 000. Tutaj mówimy o dwukrotności tego, czy nawet trzykrotności tych zarobków. Co prawda było to kilka lat temu, ale nawet biorąc pod uwagę inflację, to i tak mamy zarobki szokująco niewspółmierne, nieproporcjonalne i chyba tutaj pracy, no bo bycie dyrektorem komunikacji, prawda, promocji, no umówmy się, tu nie trzeba, prawda, wielkiej jakiejś, nie wiem, tajemnej. A to tu się nie zgadzam, wiedzy, nie tajemnej, ale jednak to są działania. Żeby promować Bank Centralny, Narodowy Bank Centralny, przepraszam bardzo, jeszcze ze stratą ponadmiliardową teraz, ale jak promować bank? Dla mnie to się wszystko jak gdyby nie klei i nie składa, żeby promować bank w Departamencie Promocji Banku. Promować co? Bank? Narodowy Bank Centralny? No to nie, jest... No jest, tu się zdecydowanie nie zgodzę, no mamy, jako PR-owiec muszę się nie zgodzić, dlatego że taka instytucja wielka i też publiczna, no potrzebuje public relations, no to w ogóle to nie o to chodzi, to jest tam wiele programów edukacyjnych, programów, nie wiem, dla młodzieży, dla takich, dla innych. Ale czy te zarobki powinny być tak wysokie? No w zarobki, znaczy, no tu w zarobki zasadzie też nie wiemy, powinny, czy one są, znaczy, bo ja rozumiem, konkretów nadal nie mamy. Pewnie nie powinny, jak na instytucję publiczną, zwłaszcza ze wszystkim innym się zmniejsza, no to oczywiście razi w oczy, natomiast to czy NBP potrzebuje profesjonalnego PR, to oczywiście, że potrzebuje, no jak każda instytucja publiczna. I tutaj no, ma się albo lepszych, albo gorszych fachowców. No i a teraz pytanie o kolejną aferę. Afera Dzikowa i o to, czy dziki potrzebują fachowców od PR-u, czy rząd potrzebuje fachowców od PR-u, bo tutaj ja zauważam w tej sprawie znowu ogromny chaos informacyjny. Z jednej strony mamy więcej konkretów, bo chociażby z oświadczenia Polskiego Związku Łowieckiego możemy przeczytać, że na ten sezon 2018-2019 zaplanowano odstrzał około 186 000 osobników. Do tej pory zrealizowano około 90% tych założeń, czyli jeszcze w tym miesiącu, w tym 2019 roku, odstrzelonych ma zostać około 30 000
osobników. W części mediów i części osób, które protestują, mówi się o tym, że w tym miesiącu ma zostać odstrzelonych nawet 200 tysięcy, 210 tysięcy zwierząt. Jak ze sobą zestawić zatem te informacje i komu ufać, panowie, komu ufacie w tym kontekście? Należy ufać władzom polskim, czyli ministrowi Ardanowskiemu, prawda, ministrowi rolnictwa, wiceministrowi rolnictwa, panu Szymonowi Giżyńskiemu, który tą sprawą się również zajmował. No tak, i tutaj wiem, że z jednej strony mamy ten przekaz o tych 185 tysiącach w sezonie 2018-2019, ale z drugiej strony profesor Jan Szyszko w wywiadzie dla naszego dziennika ma pierwsze pytanie, w którym zostaje postawiona teza, że właśnie w styczniu zostanie odstrzelonych 210 tysięcy osobników i temu nie zaprzecza. Jeszcze tylko powiem, że tam mamy od teorii spiskowych różne hipotezy po fakty takie nagie związane w ogóle z tym i odstrzałem i z tą chorobą, prawda, że to przepędzone dziki były, nie wiem, z Białorusi, że to zrobiły korporacje, które chcą zniszczyć produkcję wieprzowiny w Polsce i to na, w poważnych gremiach takie historie słyszałem, prawda, bo to się chce zniszczyć, prawda, polski tutaj sektor. Więc mamy różne historie, no niby nie można sobie poradzić z tym zagrożeniem, jak po prostu przez wybicie tego stada, które roznosi tę bardzo ryzykowną chorobę. Natomiast z punktu widzenia takiego etycznego, prawda, wiemy, że zwierzę to nie rzecz, prawda, mamy organizacje broniące zwierząt i przyrody, które wchodzą w grę. Zatem mamy tutaj do zrównoważenia interes publiczny z interesem również no, ochrony zwierząt, prawda, i taką wrażliwością. Szalenie trudna sprawa dla ministra Ardanowskiego i Giżyńskiego. Panie doktorze, czy nie ma pan doktor wrażenia, że trochę ta afera tak zwana dzikowa została rozdmuchana ponad to, jak jest ważna? No zdecydowanie. Znaczy, no tutaj mamy jeszcze ten kontekst taki, powiedzmy sobie, polityczno-ekologiczny, tak? Ponieważ każda taka sprawa dzisiaj jest też przyczynkiem do ataku na rząd, mając doświadczenia z kornikiem, drukarzem i Puszczą Białowieską, no można było przypuszczać, że ta sprawa również rozpali emocje, a ona właśnie jest dosyć też skomplikowana, bo trzeba po pierwsze fachowej wiedzy, a dzisiaj tutaj często posługujemy się różnymi kalkami, uproszczeniami i tak dalej, tak samo jak z tym kornikiem drukarzem, jak się porozmawia z biologami, to oni też mówią, że to nie jest takie proste i to, co Unia Europejska, to też nie było takie proste i takie super. Więc ta warstwa polityczna się na to nakłada. No i dzisiaj na przykład zaraz się okaże, że jest jakiś w ogóle ruch społeczny obrońców dzików, który jest ruchem antyrządowym, prawda? Zielone kamizelki. Wczoraj nauczyciele byli w zielonych kamizelkach i to jest ruch antyrządowy, czyli przede wszystkim antyrządowy, a te dziki akurat są takim pretekstem do tego, żeby rząd zaatakować. Więc tutaj rząd jest na takiej pozycji, zwłaszcza w tym roku wyborczym, o którym przed chwilą pan mówił, że no, musi bez przerwy uważać, bo każda rzecz, nawet taka drobna, może stać się przyczynkiem do jakiegoś zmasowanego właśnie ataku czy protestu właśnie. Właśnie, rok wyborczy i tutaj na koniec jeszcze ostatni temat, czyli wizyta wicepremiera Włoch Matteo Salviniego w Polsce, spotkanie z ministrem Joachimem Brudzińskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, ale to nie było jedyne spotkanie z przedstawicielami włoskiej polityki w Polsce, bo wcześniej Paweł Kukiz również z wicepremierem, jednym z wicepremierów właśnie Włoch się spotkał, a dzień po wizycie Matteo Salviniego zdjęcie ze spotkania umieścił Grzegorz Schetyna, który spotkał się z ambasadorem Włoch, chociaż Grzegorz Schetyna nie do końca wie, jak ambasador Włoch ma na nazwisko, bo na swoim Twitterze napisał, że Aldo Amanti, a ambasador Włoch to Aldo Amati, więc tutaj taka drobna pomyłka ze strony... Amandi? To... Tak, no można i tak tutaj pójść, ale właśnie drobna pomyłka ze strony Grzegorza Schetyny, ale pytanie inne. Skąd kierunek włoski w polskiej polityce, panie doktorze? No dzisiaj wydaje się, że tak. No po pierwsze Włochy to jest cały czas duży kraj, który pomimo perturbacji wewnętrznych nieustannych, ale to taka też
trochę włoska kultura polityczna, też pełni dużą rolę w Unii, ma dosyć wysokie PKB i tak dalej, więc a do tego jeszcze jeżeli chodzi na przykład o politykę migracyjną, wydaje się, że z naszym rządem akurat tutaj ma wiele wspólnego, czy może nawet zyskać poparcie, tak, bo Włochy są na tym, na tej ostrej granicy właśnie, jeżeli chodzi o uchodźców z Afryki, to nie Polska, tylko właśnie Włochy, oni mają więcej z tym problemu, więc pewnie tutaj oni troszkę szukają poparcia, troszkę może licząc na to, że tutaj mamy rząd prawicowy, tam mamy taki też właśnie mieszany, ale też nawet skrajnie prawicowy, że właśnie polscy politycy ich poprą. No i wydaje się, że też to trochę ma związek z wyborami do Parlamentu Europejskiego i z tym, co ewentualnie po nich może się stać. Tutaj traktowałbym to trochę takie jako rozpoznanie pola, takie obwąchiwanie się, zobaczenie, czy ewentualnie po wynikach wyborów do Europarlamentu będzie można coś wspólnie robić, czy wspólnie robić i stworzyć przeciwwagę dla Niemiec i Francji. Czy taka przeciwwaga właśnie współpracą Polski i Włoch jest możliwa? No niektórzy używają sformułowania oś Warszawa-Rzym. Ja nie lubię tego, bo się kojarzy z osią Berlin-Rzym. Podpisany pakt był wtedy 15 października 1936 roku. Potem był pakt antykominternowski, berliński, stalowy. To się źle kojarzy. Można mówić o osi Berlin-Paryż na przykład i przeciwwadze, czyli sojuszu polsko-włosko-rzymsko-paryskim, czyli z panią Marine Le Pen w kontrze do pani Merkel, czy też do prezydenta Macrona. I to jest rzeczywiście realna szansa, żeby stworzyć po raz pierwszy od tych iluś tam lat, od czasu polskiego członkostwa w Unii, jakąś przeciwwagę, jakąś alternatywę do tej wizji Europy i wpływów dużych korporacji, której do tej pory widzieliśmy. Dlatego jest to moment historyczny, uważam, w historii Unii Europejskiej i również historyczny dla Polski, bo Polska może być rozgrywającym po raz pierwszy. Wiemy, że Luigi Di Maio, czyli Ruch Pięciu Gwiazd, który jest koalicjantem w Rzymie z Ligą Salviniego, tworzy własny, jak gdyby własną listę, czy własny sojusz z Kukizem 15, z Żywym Murem Chorwacji, Lykke Fintem z Finlandii, prawda? Więc coś nam się zawiązuje, natomiast istotą polityki jest rządzenie. Prezes Kaczyński wie, że musi skonsolidować rozrzucone te nie antyeuropejskie, tylko antyimigranckie, konserwatywne, natywistyczne może troszkę, antyglobalistyczne, sceptyczne organizacje, ponieważ żeby stworzyć jedną frakcję w parlamencie, dzisiaj gdzie indziej mamy Fidesza, gdzie indziej jest Marine Le Pen, Unia Narodów i Wolności i gdzie indziej jest jeszcze PiS, bo jest w konserwatystów reformatorów. I tutaj stawiamy kropkę. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, dr Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję serdecznie. Życzę dobrego dnia. A państwa zapraszam do pozostania z telewizją w polsce.pl. Wracamy dosłownie za chwilę.